Cześć, ja jestem Juno, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy Fear 2. Oj, od razu do nas naparzają. To nic, że to my mamy wieżyczkę. W tle rozbrzmiewa muzyka, która zapowiada nic jak krwawą siekankę, miazgę, mordor i nie wiem, co jeszcze. No, w to miejsce możecie wstawić dowolne rzeczowniki oznaczające śmierć i zniszczenie. Niszczymy niczym Terminator, Predator, Obcy i nie wiem, wszyscy bohaterowie Marvela razem wzięci. Zarówno w wersji rysunkowej, jak i rozgrywanej przez aktorów. Razem wzięci, a co? Oczywiście w tym wszystkim pomagają nam żółte beczki, których nie brak tu. O, jakieś strzały pojedyncze, urocze. Tutaj ktoś biegnie. Ja bym chciała tę jedną beczkę sobie rozwalić. O, właśnie, już uczyniłam to. A co muzyka? Jak słodko wylecieli. Bardzo mi się to podoba. Trochę mi co prawda pancerz, patrzę, już uszczuplili. Być może Beckettowi jakaś rękawiczka czy jakaś sprzączka od tego pancerza, paseczek jakiś może odpadło już, ale... O, ten jaki mocny. Ojojoj, coś mi się nawet przegrzało. Tutaj kolejni lecą. Nie no, naprawdę dobrze, że pięknie wylecieli. Naprawdę dobrze, że mogłam sobie właśnie się posłużyć wieżyczką. No bo jednak byłoby kiepsko, gdyby przyszło mi walczyć z nimi tak normalnie, w tradycyjny sposób. Wiecie, że ja poszukuję pancerzyka, apteczki, tak? Rozumiem, że to jest jasne. Jasne, oczywiste. Takie powinno być. Ewentualnie jakaś amunicja, może co? O, życie też może być. Tu widzę jakaś drabinka. No to nawet zobaczymy sobie, co jest na dole. No bo właśnie pancerz by się przydał, nie sądzicie? O, jakieś drzwi, ale zamknięte. O nie. Trochę głupio zrobiłam, chyba że tutaj wskoczyłam, bo już tam nie wrócę. To co ja zrobię? Co, muszę biec z powrotem? Tylko jak to? Którędy teraz? No, ja nie wierzę. Dobra, obiegniemy to wszystko po prostu raz jeszcze w poszukiwaniu właśnie pancerzy, nie wiadomo tam jakich dobrodziejstw jeszcze. No, a może chociaż po prostu się przebiegniemy po trupach i zbierzemy jakąś amunicję. Chociaż ja tu i trupów nie widzę specjalnie. No, smutne to jest i tyle. Dobra, już widzę, że się ktoś tu niecierpliwi. Idziemy, idziemy, idziemy. Hey, Beckett! Dzięki. Good luck, man. Na pewno mi się przyda. Groźne pikanie słyszę. Unia. Oj, to jest między kim a kim. Będzie przerażające. Na pewno nie chodzi o przyjazną europejską. Stokes, jak miło. Już do ciebie biegnę, skarbie, tylko może znajdą jakieś notatki. No to się gra wysiliła. Ja bym pancerz wolała. Naprawdę nie ukrywam, że wolałabym pancerz. Tak, ona już nas woła, pośpiesza. Nie przyjdzie jej do głowy, że czegoś szukam? No, najwidoczniej nie. No, idę, idę. Jestem już. Mam wsiąść? No to co mi drogę blokujesz? Alfred wasn't sure what will happen when Alma shows up. I hope it's not one of those horror movie things where she reads your mind and uses your deepest fears against you. That would suck. Whatever
Nawet nie wiesz, co mówisz. Dobra, dalej się rozglądam za interesującymi rzeczami. Ale z takich to tylko kartki, jakieś notatki. A dobra, Stokes po prostu idzie mniej więcej za mną. A ja tutaj jeszcze się zatrzymam. Dobra. Ciekawe, czy jest taka opcja, żeby nie zdążyła tu wejść. Oj, trwa to wszystko. Procedury, procedury. Dobrze, że przynajmniej nie musimy się martwić papierologią. Ależ to wygląda wszystko. Iście. No, wielce. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Po prostu wielkość tego wszystkiego aż trochę przytłacza mnie przynajmniej. Nie wiem jak was. Czy jak w grach macie do czynienia z takimi jakimiś wielkimi elementami otoczenia, też czujecie się przytłoczeni? Albo na przykład jak macie iść ciasnym korytarzem w grze, czy wręcz czołgać się. To czujecie taką jakąś dziwną, grową klaustrofobię, czy tylko ja mam jakieś takie dziwaczne rzeczy? Dobra. Wielka kula się trochę opuściła, zaraz. Parę takich standardowych chyba czynności, jak po prostu poprzesuwanie dźwigni. Jedziemy coraz bliżej. No. A, jest i Stokes z nami. Dobra, no to siadamy. Zdaje się, siadamy na krześle. Cóż to takiego? What the fuck is wrong with you? Why are you doing this? Without Alma, I don't have any leverage. Without leverage, I don't have a future. I can't believe this. The city's a smoldering ruin, and you're worried about your fucking resume. Listen. No, you listen. We're doing this Halford's way. We're gonna kill this bitch. Ja pierdolę. To się porobiło. I'm sorry it came to this. Biedna Stokes. I really am. I'm not a bad person. I just don't have a choice. You have a date with destiny, Sergeant Beckett. Let's not keep her waiting. Niech cię piekło pochłonie. Też się zastanawiacie, skąd wziął się tu pancerz? Tak, scena gwałtu Almy na Beckecie. Świetnie. Dobra, musimy... Nasze zadanie to jest tak... tam się za każdym razem do panelu kontrolnego dostać. Gdzie on jest? I trochę poprzełączać. No i tak to wszystko wygląda dość nieciekawie i psychodelicznie. Za każdym razem dostają pancerz, co jest dość dziwne. Tutaj konary spowijają różne jakieś pierwsze rzeczy, wspomnienia z życia Almy prawdopodobnie. Z życia albo raczej wegetacji marnej egzystencji.
Zazdrośnik nam się tutaj znalazł jakiś. Oho, teraz to wygląda, ale jeszcze mamy chyba trzecią dźwignię wcisnąć. Dobra, już na szczęście ani o amunicję, ani właściwie o nic nie musimy się martwić. Dobra, nie, 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 nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Się rozglądać. Ładne niebieskie światełka. Nie ma światełek. Ale zaradna kobieta. Dała radę. A nasz plan. Się nie powiódł. No właśnie. I pewnie dlatego zrobili dodatek i kolejną część. No ale właśnie, kończy się to tak jak się skończyło. Biedny Beckett, tyle przeszedł, żeby jeszcze coś takiego mu się przytrafiło. Można by chamsko powiedzieć wypadek przy pracy, ale może lepiej nie, bo nie chcę być tu w sumie w tej sytuacji chamska. No ale cóż. Jak widać, to już koniec gry. Możemy sobie popatrzeć na napisy, fajnie. Posłuchać w miarę klimatycznych dźwięków. No i jeśli o was chodzi, to możecie posłuchać, co mam do powiedzenia. A czy coś mam? Właściwie to chyba nie, bo Fira 2 ogólnie mogę podsumować jako nic dodać, nic ująć. Tylko nie wiem, dlaczego tak szybko jakoś mi ta gra dosłownie przez palce uciekła i jak teraz ją nagrywałam, wydała mi się strasznie, strasznie krótka. Nie wiem sama dlaczego, może dlatego, że nie ginęłam za dużo, czyli tak jak zamierzałam, wybierając łatwiutki poziom trudności, no ale to tam szczegół. Myślę, że nie będę dalej tego przedłużać, ciągnąć tego odcinka bezsensownie, tylko po prostu już w tym momencie wam podziękuję. I tak wątpię, że ktoś będzie napisy do końca oglądał, więc... Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim i do usłyszenia w dodatku do Fira 2.